Hej wszystkim, na dzisiejszym filmiku specjalnie na życzenie jednego z moich tam widzów postanowiłem pokazać, w jaki sposób podłączyć ten silniczek od pralki do regulatora obrotów, tak aby można było nim płynnie regulować. A pracuje to mniej więcej tak. Musiałem wyhamować to, ponieważ wygaszenie pracy tego silnika to trwałoby to około minuty czasu. No, także możemy regulować go sobie spokojnie, dać mu mniejsze obroty, troszkę większe. No co, regulator obrotów kupiłem na eBayu. Jest to regulator, który jest do 2000 W, także mieści się w tym przedziale, tak aby sterować tym silniczkiem, ponieważ silniczek ma, zaraz sprawdzę. No, ten silniczek ma 300 W, także nie ma problemu. 300 W i od 500 do 1000 obrotów na minutę. Przy 40 watach, a przy 300 watach ma od 7000 do 17000 obrotów na minutę. Także jest to silnik wysokoobrotowy raczej. No nie wiem, do czego on się może nadać. Tam ludzie wykorzystują te silniki do różnego rodzaju tokarek, tam sprzętów stolarskich, a także takich użyteczności takich domowej. No nie wiem, widziałem kiedyś fajną kosiarkę z tego silnika zrobioną. No co tu możemy jeszcze powiedzieć o tym silniczku? Silniczek posiada taką prądnicę tutaj, która łączy się ze sterownikiem i ona po prostu utrzymuje obroty na stałym poziomie. Także jak silnik dostanie na przykład jakiś opór, załóżmy przy cięciu drzewa albo przy koszeniu trawy, no to sterownik daje więcej amper, tak aby mógł utrzymać te same obroty. No ja niestety nie mam takiego sterownika, no ponieważ dowiedziałem się o tym trochę za późno, to muszę powiedzieć prawdę, no dowiedziałem się dopiero o tym w komentarzach, ale są takie sterowniki dostępne, widziałem na Allegro, nie są drogie, kosztują około 10 funtów, także polecam kupić taki sterownik i zamontować taki sterownik. No ja niestety nie kupiłem takiego, kupiłem trochę inny i no i będę się bawił tym innym jak na razie. No ten sterownik jest bardzo prosty, ponieważ posiada tylko 4 wyjścia. Jest to input i output. Wiadomo, input to jest wejście do sterownika, a output to jest wyjście ze sterownika. No, myślę, że nie trzeba tego omawiać. No, z silnika idą dwa kable, które są zasilające. No to te dwa kabelki zasilające po prostu podłączamy tutaj. A kable, które wychodzą ze sterownika, które, czyli idą do zasilania sieci, output idą tutaj. No i to wszystko na ten temat. No jak widzimy, ja zamontowałem tutaj taką kostkę. Jest to kostka ogólnie dostępna w sklepach elektrycznych. No ja ją kupiłem w B&Q tutaj w Anglii. Bardzo prosta do zamontowania na tym silniczku. I widzimy tutaj przewód masowy jest podłączony do masy. Przewody, które są wyprowadzone z silnika. Tutaj mamy czarny przewodzik i czerwony. Są podłączone na górę i z tych przewodów idą przewody do sterownika do tych dwóch wyjść in. I tutaj w tej samej kostce sobie zamontowałem przewody, które będą szły na wyjście do sterownika i przewody, które idą do 220 V do wtyczki. No to czyli jeszcze raz pokażę to powoli.
Z silnika wychodzą dwa przewody, czarny i czerwony. I te dwa przewody idą do sterownika. No tu mam problem, bo nie mam trzeciej ręki. Do sterownika po prawej stronie LN, in, LN, input. Prawa strona LN, input. Dwa przewody i one idą od silnika do sterownika. Następnie są dwa przewody, czyli są to te przewody w tej całej puszeczce, które idą ze sterownika. Widzicie, po lewej stronie macie output ze sterownika i są połączone z kablami, które idą do wtyczki 220 V. Myślę, że to wszyscy zrozumieją, dlatego wytłumaczyłem to powoli. Postawimy to tak, żeby mi tu prąd nie kopnął. No i w ten sposób możemy sobie tym wszystkim sterować. Teraz taki mały eksperyment. Kolega w komentarzu wspominał, że podłączał baterię 12 V i silniczek no, chodził słabo, miał małe obroty, no, ogólnie był słaby. Tak, to jest prawda, 12 V no, to jest trochę za mało na tego silniczka. No ale też postanowiłem podłączyć baterię. Jest to bateria 12 V, 7,2 Ah, no a pracuje to tak, o, w ten sposób. No chyba, że chcemy, aby ten silnik posłużył jako jakiś tam wentylator, może w jakimś tam magazynie, czy tam warsztacie, albo do jakichś tam innych celów, to te obroty mogą być, bo on też siły jako takiej nie ma przy 12 V. Łatwo go zatrzymać, jak widać. No, trochę siły trzeba użyć, ale no, nawet powiem Wam, że nie jest taki słaby. No, ale pracuje to w ten sposób przy 12 V. No, może jeszcze raz. A teraz spróbujemy zmienić mu biegunowość. Czy to będzie tak samo się zachowywało jak w silniczkach na prąd stały? Sprawdzimy. Nie, silnik idzie w tą stałą stronę. Aby zmienić obroty tego silnika, musimy przełożyć te dwa przewody. Zobaczcie, jest to przewód od szczotki jeden i tu mamy przewód od szczotki drugi. No i ten przewód idzie do środka, do silnika, on jest połączony z cewką w obwód. Czyli teraz tak, musimy ten przewód przeciąć, złączyć go z przewodem czarnym, a ten czarny złączyć go ze szczotką. Zaraz to zrobię i pokażę Wam. Pierw sprawdzimy, w którą stronę silniczek chodzi teraz. Czyli silniczek chodzi, że tak powiem, do mnie, w prawą stronę. I zapraszam za chwilę, jak zrobię tą operację. Proszę spojrzeć, przewody już przełożyłem. Czyli przeciąłem przewód, ten, który był połączony z tym przewodem. Jest to przewód brązowy. I przeciąłem przewód czarny, który idzie od szczotki i idzie do środka, do silnika. I przewód brązowy połączyłem z przewodem czarnym, który idzie do środka, do silnika. Jest to przewód, który idzie stąd, od szczotki. Połączyłem go z przewodem czarnym, który idzie do silnika. A przewód brązowy połączyłem tutaj ze szczotką. Jak widać, sprawdzimy. Silnik chodzi w lewą stronę. A teraz tak szybko zrobimy tak, jak było.
Dobre jest to, że możemy podłączyć sobie 12 V i nie musimy się bać, że nas prąd pierdyknie, że tak powiem. Także na sam początek, jeżeli chodzi o takie silniczki, proponuję sobie zrobić eksperyment z bateryjką, taką 12 V, a dopiero później podłączać ten silnik do 220 V, no ponieważ jest to bezpieczniejsze. Zwłaszcza dla ludzi, którzy nie mają tak zbytnio dużo doświadczenia z prądem. To jest nawet lepsze. No dobrze, zmieniliśmy. Teraz powinien silniczek chodzić w prawą stronę. Jak widać, silnik idzie w prawą stronę. Widzicie? Teraz zmienimy to jeszcze raz. Czyli rozłączymy. Rozłączymy, tak? Spróbujemy zobaczyć, co się stanie. Nic się nie stanie. No i podłączamy. Pamiętajcie, że... No muszę przeprosić, ponieważ karta mi się skończyła. Także jak widzimy, teraz się nic nie dzieje. Także robimy tak, jak było. Zakładamy. Tutaj, tutaj. A, i silnik powinien się kręcić w prawą stronę, tak jak się kręcił wcześniej. Także myślę, że wytłumaczyłem Wam wszystko dokładnie, jak się robi i nie powinniście mieć problemów. Jeżeli macie jakieś problemy, to proszę napiszcie mi w komentarzach. No i starałem się wytłumaczyć to bardzo powoli, dokładnie. No może nie jestem takim dobrym w tego znaczeniu nauczycielem. A teraz, aby nie być gołosłownym, podłączyłem wszystko do prądu 220 V i sprawdzimy, czy to tak samo działa jak przy prądzie stałym 12 V. Tak jak powiedziałem, na początku powinniście sprawdzić sobie ten silniczek przy prądzie 12 V, czyli użyć taką bateryjkę lub jakąś tam większą 24 V, ponieważ ona jest bezpieczna. Połączyć sobie wszystko tak, jak mam tutaj połączone, także widzicie przewód czerwony, przewód czarny idzie do zasilania. Silniczek powinien wtedy pracować, tak? Postaram się później zmienić te dwa przewody, tak aby Wam pokazać, że silniczek będzie chodził w drugą stronę. No to czyli zaczynamy. Tutaj mamy przewody, które zasilają silnik, idą tędy, 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 tutaj do sterownika. Inside i output. Input i output. I do output idą przewody, które idą bezpośrednio do kontaktu. Silniczek chodzi w prawą stronę. Wyhamuję go. Pamiętajcie, aby nie robić tego tak jak ja. Ja mogę sobie na to pozwolić, ponieważ no, jakimś tam elektrykiem z zawodu jestem. Ale wy tego nie róbcie. Nie zostawiajcie takich gołych kabli, bo naprawdę to jest bardzo niebezpieczne. Może kogoś kopnąć prąd. 220 to już jest prąd, który może zabić. No dobrze, teraz na szybko wyłączę zasilanie. Ok, zasilanie zostało włączone. Jak widzicie, te kable zamieniłem. Tak samo jak to robiłem wcześniej z bateryjką. Te dwa kabelki tutaj zamieniłem. No i sprawdzimy, czy będzie teraz chodziło w drugą stronę. Jak widać, silniczek pracuje w drugą stronę. Także myślę, że dobrze wytłumaczyłem i nie powinno być problemu. Teraz z zamontowaniem tego. W następnym odcinku postaram się podłączyć ten silnik do sterownika rowerowego, który używam do rowerów elektrycznych, 24 V bądź 48 V, prąd stały. I zobaczymy, jak to będzie współpracowało z tym sterowniczkiem, także zapraszam na następny odcinek. No myślę, że wszystkim wytłumaczyłem powoli i dokładnie. No nie używałem tam jakichś skomplikowanych słów, tak aby każdy zrozumiał. No jeżeli, wiadomo, jeżeli użyłem jakichś słów niekonwencjonalnych, tak dla kogoś, na przykład użyłem kabel, a nie przewód, czy różnych tam innych, no to przepraszam, nie? Jak to wiadomo, każdy Polak to jest inżynier.
Także hejt pewno się posypie. No i dziękuję.